Siemanko, wracamy z kolejnym 29 już sezonem Kuchennych Rewolucji. Zaczynamy od Warszawy. Za mną znajduje się pizzeria Ragazzi da Mangiare, niegdysiejsza pizzownia. I pani Gessler postanowiła zrobić tu właśnie rewolucję. Powiem ci, Wróbel, tak, jeżeli chodzi o tę nazwę, to mam takie mieszane uczucia. I już nie o to chodzi, co mi Google tłumacz powiedział, co to znaczy. A co to znaczy? Dzieci do zjedzenia albo chłopcy do zjedzenia, nieważne. Ale Ragazzi da Mangiare. Ja to nazwę już jakiś czas temu zapisałem i za każdym razem musiałem sobie przypominać, szukać, bo zapominałem. Po prostu. Ciężka do zapamiętania nazwa. No ale co, idziemy sprawdzić pizzę. I to nie byle jaką, bo to jest chyba pizza w stylu neapolitańskim, czyli mój konik. Tego nie było na kanale w ogóle, ale będzie w najbliższej przyszłości bardzo dużo. Także lecimy do środka. Złożyliśmy już zamówienie, wzięliśmy sobie jedną pizzę od pani Magdy i ona jest właśnie, ona jest zmarynowanym w białym winie wołowiną, polędwicą chyba wołową i kosztuje 69 zł, mega dużo jak za pizzę, ale w ogóle na Google Maps było napisane tam w ogóle na ich profilu, dużo wyższe ceny były, jeżeli chodzi o te Kuchennych Rewolucji, a ta z wątróbką, jest też pizza z wątróbką, o którą się zastanawiałem potężnie, 49, a tam było 66, więc te ceny sporo niższe niż na Google Maps, powiedziałem to już, przekazałem, natomiast powiem tak, tutaj pan powiedział, że zmienili sobie właśnie ciasto, tutaj pani Magda przyszła, tylko że no właśnie się nie dowiedziałem, jaka mąka. Natomiast no podejrzewam, że jeżeli pani Gessler poleciła, no to była, jest to mąka z jakaś właśnie z młynów włoskich. Ja generalnie używam mąki z młyna włoskiego, z Caputo. To jest dokładnie Caputo Pizzeria albo Caputo druga, jest Cuoco, kiedyś się nazywa mąka. Teraz Caputo Sorosco, czy Soros, coś takiego, za długa ta nazwa, żeby ją zapamiętać, ale ja używam tych dwóch mąk i są mega dobre, polecam. Zamówiliśmy jeszcze drugą pizzę polecaną tutaj właśnie, która jest tu menu standardowym, no bo to jest pizzeria, więc no nie będziemy się skupiać na tych trzech pozycjach pani Magdy Gessler, bo w większości i tak, jak ktoś tu przyjdzie, zamówi po prostu pizzę, prawda? No ja bym pewnie zamówił normalną, jak widzę, że tu 69 zł. Ja bym chyba zamówił z ciekawości. Gessler, z ciekawości. Tak? A jak masz za 48 zł nas kosztuje guanciale, bo zamówiliśmy drugą guanciale, czyli to jest guanciale, czyli to jest taki wędlina z podgardla i z policzków, mega tłusta, taki odpowiednik naszego boczku, chociaż pancetta też się uważa, ale to jest bardziej jeszcze tłustsze niż pancetta. I do tego właśnie jest tam ser pecorino romano, czyli no owczy ser, którym jest mega dużo smaku nadaje. To jest mój ulubiony ser w ogóle do różnego rodzaju makaronów, czy właśnie na pizzę. Ja osobiście uwielbiam. I właśnie to jest pizza bianka, czyli ona nie ma tego sosu pomidorowego, tak jako bazę. No i do tego jeszcze wzięliśmy sobie krem z pomidorów, właśnie też pani Magdy Gessler. Właśnie, muszę zobaczyć, bo nie mam tego menu przed sobą. Nie zrobiłem zdjęcia, co tam jest dokładnie. Wiem, że a to było na tym? Na takim tym? Najwyżej tam kilka. Tak, dobra, polecam. Było dziwne, jak w pizzy tylko było jedno. No dobra, panowie i panie, serdecznie witam z menu w ręce. I tak, pizza Di Mazo, to jest ta, co za 69 zł wzięliśmy. I tak, sos pomidorowy, pieczona czerwona papryka, marynowana polędwica wołowa i właśnie ona jest w tym białym winie. Tu nie jest napisane w tym menu, ale pan powiedział, że jeżeli lubimy marynowane w białym winie, czyli smak białego wina, który powinien być tutaj wyczuwalny, no to powinno to być czuć. Burrata, pesto bazyliowe z orzechami włoskimi i parmezanem. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o orzechy na pizzy, ja nie jestem wielkim fanem. Ale dodawałeś kilka razy, pamiętam. Ale co? Na pizzę orzechy? Nie wiem, nie kojarzę, żebym ja dodawał. Włoskie te, co kiedyś... Nie kojarzę, żebym dodawał może. Może na czyjeś życzenie mogło się tak zdarzyć. Natomiast ja sam z siebie nie robię z orzechami. Nie wiem czemu. Po prostu... Wolę inne pizze. Natomiast no, tutaj pan polecił akurat z tych trzech pani Magdy Gessler tą. A ja się zastanawiałem mocno nad właśnie pizzą Veneto, gdzie jest właśnie również sos pomidorowy, konfitura z
cebuli na czerwonym winie, prażone wątróbki gęsie, mozzarella, fior di latte, rozmaryn i świeża czerwona cebula. Dobra, słuchajcie, mamy pierwsze danie i to jest właśnie z menu pani Magdy Gessler. W ogóle nie byśmy w pizzerii nie brali zupy, no nie oszukujmy się, na pizzę tu przyszliśmy, ale żeby nie było, że spróbowaliśmy tylko i wyłącznie pizzy, więc próbujemy jeszcze dania innego, czyli zupy. Jest to krem z pomidorów malinowych z Kalisza i właśnie on jest tutaj z jakąś właśnie grzanką, parmezanem, ogólnie nie ma takiego sera jak parmezan. Jest potoczna nazwa, parmezan się mówi na Parmigiano Reggiano, czyli właśnie z rejonu właśnie tam, gdzie Parma, Emilia Romana. Nie jest aż taki gęsty, tak jak widzisz. Generalnie często są dużo gęstsze kremy, ale to nie jest jakiś minus czy coś takiego, broń Boże. Ale czuć, że to na polskich pomidorach malinowych mega słodkie. Mega słodkie to jest, nie? Brakuje mi tutaj czegoś takiego, żeby to było bardziej pieprzne. Pieprzne, dokładnie tak. Ja generalnie lubię takie, tego typu właśnie zupy. Natomiast to dla mnie za mało to jest tutaj jakiejś pikanterii. Czymś bym to podkręcił jeszcze osobiście. Grubym pieprzem, mielonym tutaj od góry jeszcze. No i ten ser bardzo dobrze pasuje ogólnie do tej zupy. Dla mnie troszeczkę jeszcze dopieprzyć, ale jest bardzo słodka, więc nawet jak przyjdziesz tutaj, nie wiem, z dzieckiem swoim, na pewno będzie smakować, bo jest naprawdę słodka. I jest ten właśnie takie przełamanie kwasowością. Tak więc jak dla mnie spoko, tylko no, nie wiem, dopieprzył. A grzanki nie zjadłeś? Spodziewałem się czegoś lepszego. Mało doprawiony trochę taki. Pieprzu brakuje. Serek fajny. Ser tak. Może miałem zbyt duże oczekiwania. Ona nie jest zła. Jest tylko jest zwyczajna. Tak. Jest okej, okay, ale no bez szału nie widać tutaj tego kunsztu pani Magdy. Ale słuchajcie, tu jest pizzeria. My tu przyszliśmy na pizzę. Ale nie szukać. Myślę, że dzieciom by mogło smakować. No, powiedziałem. Powiedziałem, że... Kwaskowate trochę. Kwaskowate, słodkie. Słodkie i lekko kwaskowate. Brakuje tutaj pieprznięcia. O. Ale porcja to nawet spora. No dużo tego. Z dwoma łychami tutaj, patrz, na dwie łychy. Wróbel, w restauracji. Nie nagrywaj, Jeszcze łokieć daj na stół. Nie, za tą ilość to w sumie trochę inaczej muszę do tego podejść. Dobra, dawać to pizzę. Dobra, to słuchajcie, mamy nasze pizzę. Okazało się, ja źle spojrzałem, to nie jest pizza Bianka, tylko jest sos pomidorowy. I faktycznie było napisane, że sos pomidorowy, może coś się zmieniło. Bo ja patrzyłem na tym menu w internecie. Natomiast słuchajcie, tu mamy pizzę pani Magdy Gessler. I tak, mamy pieczoną czerwoną paprykę, sos pomidorowy, oczywiście. Mamy buratę zapiekaną napisane. Ja się zastanawiam, w jakiej ona będzie formie. Ale jest po prostu rozerwana burata i ona pieczona, do pieca poszła. Pesto bazyliowe z orzechami włoskimi. Ja myślałem, że te orzechy włoskie będą oddzielnie. Co mi nie pasowało osobiście, co powiedziałem. A to po prostu pesto bazyliowe było zrobione na orzechach włoskich. Bo pesto bazyliowe z orzechami włoskimi. Dlatego tak się pomyliłem. No i mamy tą polędwicę tutaj, widać, która była marynowana w białym winie. Dobra, wygląda to smakowicie. I powiem wam tak, nie jest to pizza w stylu neapolitańskim. Ja byłem przekonany, że jest w stylu neapolitańskim, zacząłem piec. Generalnie tutaj, no chwilę porozmawiałem, pan powiedział, że blisko do neapolitany. To jest klasyczna, to jest klasika. Generalnie wypiekane było to kilka minut. Jest też krojona, jak widzimy. Natomiast jeżeli chodzi o styl neapolitański, nie powinno się tej pizzy podawać krojonej, chociaż ja daję, bo to dla gości. Bo to są pizze jednoosobowe, w sensie... Historycznie, nie? Taka jest kultura po prostu w Neapolu jedzenia pizzy, że to jest pizza jednoosobowa i się je samemu. Całą pizzę i się kroi wedle uznania. Dobra, idziemy tutaj z tą pizzą pani Magdy Gessler. Tutaj jeszcze widzę pomidorek na środku, taki świeży. No, pizza dobrze stoi. Tak jak pani Magda Gessler, że nie opada. No właśnie, ja się zastanawiałem, co ona powie, że ciasto opada w pizzy neapolitańskiej. A to się okazało, że to jest po prostu klasika, ale klasika jest równie smaczna. Znaczy, ja wolę neapolitane, ale równie smaczna może być. Powiem tak, ciasto fajne, chrupkie.
ale mam do niego jeden zarzut. Bardzo dużo jest tutaj tej posypki, nie? Mhm. Ja nie wiem, czy to jest semolina. Ja używam semoliny rimanticane, jeżeli dobrze wypowiadam, po prostu do podsypki. A tutaj ona jest taka, że ona u mnie nie zostaje nic, wiesz, na tym. A tutaj ona została. Ona jest taka mocno neutralna w smaku, ale generalnie ona nie jest impuls dla ciasta, ale generalnie samo ciasto jest spoko chrupiące i się dobrze trzyma. Natomiast czy kompozycja, powiem szczerze, że mnie jakoś powaliła pani Magdy, to kompletnie nie. Generalnie polędwica jest taka, czuć, że jest zamarynowana, że jest to dobre, ale ona generalnie ginie troszeczkę przy natłoku innych po prostu tutaj elementów na tej pizzy. Najbardziej czuć to pesto bazyliowe i pomidory. Powiem tak, tu ciasto ok, ale kompozycja mi nie urwała niczego. Chociaż mam tutaj jednak problem z tą posypką. Jest tego po prostu za dużo. Spójrzcie. Nie no, za dużo jest tego. Mam tak jak brzeg, to tak o. No grubę, zobaczymy co ty powiesz. Ta druga będzie lepsza, zdecydowanie i to widzę. No fala u ciebie, to ja zjadłem już trochę tych pizz. Ile to będzie? Pewnie 400? Myślę, że mogło być nawet więcej. Tych, które ty jadłeś. Tak. Oczywiście nie chodzi mi, że całą pizzę jadłem, ale kawałek danego, tak. Danej kompozycji. Rzeczywiście widać dużo no, tej posypki. Dużo posypki. Dla mnie ciasto nie jest posolone. Jest posolone, tylko właśnie to jest ta podsypka. Ona mocno neutralizuje to ciasto. Słuchaj, przyjść, zjeść, spoko, ale tak to nie jest właśnie urywające, tak jak mówiłeś. No. I znowu, podobnie jak zupę, spodziewałem się wyższych lotów pani Magdy Gessler. To jest pizza generalnie włoska i troszeczkę, moim zdaniem, za dużo tutaj składników jest różnych po prostu mieszających się smaków. Trzy smaki, cztery max. Natomiast tutaj jest po prostu pesto bazyliowe, bardzo intensywny smak. Mamy tą paprykę właśnie, która była pieczona. I ona chyba też trochę neutralizuje. Też tak, no. Generalnie, powiem wam tak, dużo różnych smaków były, które generalnie ukryły tą polędwicę. A ta polędwica powoduje to, że to jest droższa pozycja, bo to jest najdroższa, 69 zł. Za dużo. No, zdecydowanie za dużo za to, co otrzymujecie, jeżeli chodzi o walory smakowe. Pomidor też wyciąga przecież. Pomidor również. No powiem wam tak, ta pani Magdy Gessler? Nie, ale to mogę się założyć, że będzie lepsze. Dobra, przechodzimy. Czyli tak, tutaj mamy sos pomidorowy, mamy mozzarella fior di latte, czyli z mleka po prostu w 100% od krowy. Mamy właśnie guanciale z policzków i właśnie z podgardla. I do tego mamy ser pecorino romano starte. I to połączenie, generalnie ja robię takie, tylko właśnie bez sosu pomidorowego. Jest fantastyczne. Ragazzi di mangiare. Nie no, bardzo dobre. Powiem tak. Bez porównania ta pozycja, a pozycja tamta. Pani Magdo. Już wiem, czemu pani jak jedzie i widzi pizzerię, to mówi znowu pizzeria. Zagadka rozwiązana. Ta pizza 46 zł z tym guanciale. Jest bardzo smaczna. 46. A, 46. 46, tamta 69. I powiem tak, ta jest kilkukrotnie lepsza niż tamta, po prostu to się je z przyjemnością tutaj. Nawet nie czujesz tego ciasta, z tej semoliny tutaj, która właśnie się przyczepiła. Zresztą tej, której ja używam, to w ogóle się nie przyczepia. To może użyli kaszy manny, bo też się używają czasami. Albo może jakiś rodzaj mąki takiej. Nie, to jest podsypka. W każdym bądź razie to jest po prostu przyjemne do jedzenia, bardzo smaczne. Super połączenie smaku właśnie guanciale z pecorino romano z tym owczym serem. To jest super pozycja i z chęcią na tą bym wrócił. Na tą bym wrócił w ciemno. Bardzo dobre. Ja u siebie daję bez sosu pomidorowego. Takie same połączenie. Natomiast tutaj ten sos pomidorowy pasuje do tego i naprawdę z tego jestem mega zadowolony. No. Gdyby ta była w cenie tej, to by można było się zastanawiać. No ale ta jest, dużo lepsza niż tamta. Spoko, no jeszcze nie wiem, nie próbowałem. No, to jest naprawdę mega spoko. Mega spoko i ja tą rekomenduję.
Następnym razem, jeżeli tu się gdzieś znajdziemy w pobliżu, dokładnie tutaj w tym lokalu, to biorę to z tymi wątróbkami. Jestem ciekaw, ale podejrzewam, że może być znowu przekombinowane jak tam, po prostu, nie? To super połączenie, bierz ta. Bierz ta i jedz ta, o. No to biorę. Biorę i jem. Ale spieczony. To u mnie takie chrupało. A co ci chrupało? No to. To jest tłuszcza chyba. Znaczy, chociaż tu są, tu jest jeszcze te pesto, ale... Kłanciane jest tłuste. No spoko. W tej czuć właśnie ten smak jakiś. Tutaj trochę zbyt bezpłciowo. No dokładnie. A tutaj no jest przewodni smak. Tylko mam jeden problem. No. To ciasto jest twarde. No jest chrupiące, bo to nie jest napoletane, tak jak na napoletane. No tak, no ale bardzo, dużo twardsze niż... No dobra, no inny rodzaj pizzy, tak? Tak, a właśnie jestem do jednej rzeczy tutaj zdziwiony. To wam powiem, jesteś zdziwiony odnośnie jednej rzeczy, bo ja się zapytałem, czy tutaj ciasto jest natłuszczane, bo generalnie w pizzy neapolitańskiej nie natłuszczamy ciasta, czyli nie dodajemy tam oliwy do środka. No, różne rzeczy się dodaje, ale no oliwę głównie, tak? Głównie to jest oliwa, ten natłuszczacz. I w Neapolitanie nie natłuszczamy, dlaczego? No bo ponieważ ciasto jest w piecu przez minutę do półtorej mniej więcej i w tym czasie ciasto nie wysuszy się podczas pieczenia pizzy. Natomiast w pizzy klasycznej stosuje się właśnie taki zabieg, że ciasto należy natłuścić, ponieważ może jest niższa temperatura, ale jest przez dłuższy okres to ciasto wystawione właśnie na działanie wysokiej temperatury i w tym czasie po prostu ono robi się suche. I tutaj podobno właśnie nie jest natłuszczane, a jest to pizza, która była kilka minut w tym, więc być może od tego masz to, że twardość. Jest. Dla mnie jeszcze to jest w granicach dobrych, że okej, ale jakby jeszcze troszkę dłużej było, to by było suchsze, ale jest okej, jest okej. Do ciasta mam tutaj jedyny zarzut z mojej strony, to jest właśnie ta posypka, nie? Ta podsypka i to już jest generalnie przy wykańczaniu, tak? No bo podsypka idzie już pod pizzę przed wrzuceniem do pieca. Natomiast i to tutaj, ja polecam to ze swojej strony, to guanciale, ja uwielbiam ogólnie guanciale. I tutaj właśnie pecorino do niego idealnie pasuje i te pomidorki podkreślają, także to jest moja rekomendacja jak najbardziej stąd. Było na pedi. Wziąłem drugi i tutaj miałem faktycznie za bardzo schwycone guanciale. Na moim tak nie było. Tutaj, wiesz jak trochę smakuje? Jakbyś na patelni wziął szynkę taką podsmażył, wysmażył na takie chrupkie. Kojarzysz? Jadło się takie i potem kanapeczka z tym. Powiem tak, nie jest źle generalnie. W dobrym kierunku to idzie zapewne. Jest parę rzeczy do poprawy, moim zdaniem. Składniki są bardzo dobrej jakości. Tutaj nie mogę się do niczego przyczepić, tylko właśnie tutaj troszkę popracować. Ja bym właśnie nad tą podsypką. No i te kompozycje pani Magdy Gessler. Powiem tak, dla mnie to jest troszkę dziwne i niepojęte, czemu to takie pozycje zostały tutaj wymyślone, gdyż mamy świetne włoskie wędliny, które można użyć, a tutaj trzeba oddzielnie marynować tą polędwicę i tak dalej, która na końcu z wszystkiego tutaj zaginęła troszeczkę, wiesz o co chodzi. I też pan mówi, że tak jak są te wątróbki, gęsie, to też oni oddzielnie przygotowują specjalnie na to, więc to jest moim zdaniem trochę nie w filozofii pani Magdy Gessler, przynajmniej ze wcześniejszych sezonów, żeby mieć krótką kartę, żeby jak najmniej składników, wiesz o co chodzi, korzystać, żeby to się nie psuło. Nie wiem, ale to kurde, z tą wątróbką ten zjadł. My się będziemy żegnać z wami. Pierwszy odcinek Kuchennych Rewolucji za nami. Powiem wam tak, raczej nie będziemy we wszystkich miejscach z Kuchennych Rewolucji przed premierą w telewizji, więc no część odwiedzimy po. Co będziemy mogli, to wam pokażemy. Tak więc co, my się żegnamy tym miłym akcentem. Nie zapomnijcie dawać subskrypcji pod kanałem i lajków oczywiście pod naszymi materiałami, jeżeli wam to się podoba. A tymczasem my się z wami żegnamy z tą pyszną pizzą z guanciale, bo ona dzisiaj była zdecydowanie najjaśniejszym punktem tutaj. I tak, już zdjąłem łokieć, nie martwcie się. Ciao! Ciao, ciao, Italiano! I powiem wam tak, a propos pizzy neapolitańskiej. To miał być główny temat na tym kanale.
a już minęło prawie półtora roku działalności tego kanału i była jedna pizza i to nie była neapoletana, tylko to była, Boże... Na francuski... Ale co, Jezu, pinsa, Boże, pinsa. Jak dawno nie robiłem pinsy, zapomniałem. Tak, to była pinsa i to był specjalny zabieg, bo miałem właśnie, miałby być na kanale i właśnie testowanie w lokalach i gotowanie. Natomiast, no jak widać, było tylko gotowanie i wszystko przez to... Było gotowanie. Znaczy było tylko testowanie. Nie było gotowania, bo 1 lipca w tamtym roku uszkodziłem bark. Miałem dwie operacje, generalnie no, nie byłem w stanie generalnie wszystkiego robić komfortowo. Natomiast już teraz jestem i będzie drugi kanał, na którym będę po prostu gotować. Więc już nie będziemy tego łączyć tutaj w jeden, tylko zrobimy to oddzielny po prostu kanał i będzie tam bardzo dużo pizzy i bardzo dużo kuchni włoskiej. To jest właśnie mój konik, największy. Coś, z czym bym chciał kiedyś związać przyszłość, ale o tym jeszcze później. Pizza w stylu neapolitańskim to jest właśnie mój numer jeden w serduszku. No i dlatego to tak było ukrywane, ale mogę teraz powiedzieć, że będzie nowy kanał na nim. Pokażę, jak się robi pizzę w stylu neapolitańskim, w warunkach domowych. Oczywiście no to nie są takie typowo domowe, no bo trzeba mieć jednak specjalny piec do tego, który ja mam, ale to jest taki, który każdy może sobie kupić i wstawić do domu, więc, bo to jest piec elektryczny. No i co? I po nim zrobimy testy na najlepszą pizzę neapolitańską w Warszawie. Tak więc będzie dużo neapolitany.